Witam was bardzo serdecznie, apostołowie, święte ziemie i kampania Legionów Potępionych. Trzecia misja. Przeklęte narodziny. Mamy 39 dzień i okolica jest całkowicie wysprzątana. Teraz pozostaje nam już przedarcie się dalej. Będziemy tam mieli starcie z hordami. Ale jak na razie jeszcze przejmiemy to miasto. Właśnie, tutaj musimy co jakiś czas sobie zamieniać miejscami dowódcę z sukubem. No niestety, to nie jest tak jak w dwójce Cepis, że jednak można by sobie wziąć obronę i trochę jednak skuteczność obrony można byłoby zwiększyć, ale no jakoś sobie będziemy tutaj radzić. Mamy tu 80% szans na trutkę, co raczej powinno wchodzić, ale przekonamy się. Dobra, 4 trutki weszły. Ponad połowa punktów życia zeszła, więc tego ogra powinniśmy dać radę pokonać, nim się ruszy. A jeśli nie, to mam nadzieję, że jeszcze sukub będzie szybszy. No jeżeli nie, no to wtedy będzie dla niego to problematyczne. Można by jeszcze Beliara rzucić, ale nie sądzę, żeby to było konieczne. Po prostu wejdźmy, jeżeli sukub nie przeżyje, no to trudno. I tak już nie zdobywa więcej doświadczenia. 124 punkty życia. 20 inicjatywy ma. Tyle samo co sukub. Jeden punkt życia. Demonie, traf. Bardzo dobrze. 75 punktów doświadczenia. Demon jeszcze trochę musi tego doświadczenia zdobyć. No, byłby już molochem, tylko że dzisiaj to jest dwójce. Merkuriel. Nędzgi to byli przeciwnicy. Musimy znaleźć kogoś silniejszego, aby wypróbować naszą potęgę. Pewni siebie, jak zawsze. Ale na razie bym o potędze nie rozmawiał. No, chyba że dojdą już czwarte formy w kolejnej misji, no to wtedy można by się zgodzić. Kusznik, dwaj wojownicy, tutaj bandyci. No, wejdę sobie w tego kusznika. Dostaniemy tu pewnie kolejny cios. Od kusznika w naszego dowódcę. No, chyba że będziemy szybsi, zobaczymy. Jesteśmy szybsi, to teraz wojownicy zadadzą swoje obrażenia. Paraliżujemy ciebie i miejmy nadzieję, że Gargules teraz trafi. Tu jeszcze inicjatywa mogłaby się niby nie zgadzać, gdyby nie trafił i mogło być po sukubie. Dobrze, tutaj co mogliśmy przejąć, to już przejęliśmy z zasobów. Teraz no, baronowa już nie pójdzie sobie sama do przodu. Trzeba będzie utorować sobie drogę. Ale co nieco jeszcze odsłonię mapy. Tu się jeszcze wrócimy do tego miasta, ale ja bym je sobie rozbudował. No i oczywiście też weźmiemy kosztowności, które są w środku, bo to jest sporo pieniędzy. Imperium się nie ruszyło i chyba nawet tak będzie przez długi czas. No chyba że hordy się do nich przedrą, ale jak na razie to hordy tutaj w naszą stronę już idą. Przedali się przez anioła, a więc zakładam, że tutaj nie byle jakie armie mogą przyjść. Na razie jedynie rózgowiczki się uwolniły. Zobaczmy tutaj. No widać, tutaj są wszędzie tereny nieumarłych. Ale jeszcze się nie przydarli. Z
zbadajmy. To gniazdo gryfa z gryfem, oczywiście, no i Lancia do tego. Najpierw to i tak trzeba będzie uzdrowić ekipę. Zostawimy was, żebyście się też zregenerowali i wezmę kosztowności. Zostaniecie w mieście, będziecie się regenerować. A ja tutaj już spełnię punktów życia. Nareszcie drużyny. Pójdę to sprzedać. Tu jeszcze mamy eliksiry do kupienia albo do ukradnięcia. No, rózgowiczki pewnie mi tutaj wejdą. Mógłbym niby przyblokować to. Użyć do tego iluzji. Jednak mimo wszystko obawiam się, że to będzie tak jak w przypadku poprzednich misji. Najzwyczajniej w świecie sobie przywołają jakiegoś nawet zwykłego szkielecika albo złego enta. I tą iluzję rozwalą. I przejdą dalej. No ale... pożyję chwilę złudzeniami, że to jednak coś da. Okej, wskakuje dowódca. Czwarty poziom. Dwa widma i smok zagłady. No, teoretycznie tu nie powinno być jakoś trudno. Mamy ochronę przed umysłem na gargulcu. Ale czy będą chcieli ją zdejmować? Tego nie wiem. Co ten drugi ma? Templariusze i smoka zagłady. No nie są takie bardzo wygórowane walki, jeśli chodzi o poziom ich. Dobra, tutaj się oczywiście uzdrowimy. Może ten moloch jakoś niedługo przybędzie. 200 punktów doświadczenia jeszcze trzeba zdobyć. Na razie możemy tutaj ich przyblokowanych trzymać. No, mogę też podjechać już tutaj, podlecieć i to sprzątnąć. Musiałbym tutaj jeszcze się zająć tymi jednostkami, wtedy miałbym już molocha. Mam trochę many życia. Many runicznej nie mam w ogóle. Jest też mana śmierci. Można by menta potens opracować i tutaj się wspomóc. Takie jedno zaklęcie. No dobra, rycerz śmierci tu powinien zejść. No oczywiście swój cios odda. Smok zagłady również. Widmami to się nawet nie chce tu przejmować. Może jakimś cudem dowódca będzie szybszy. No niby ma szansę oszukać, ale raczej to są złudne nadzieje. Najważniejsze to jedynie trafiać, no ale to się nie udało. No, nie ma marmurowego argulestwa ochrony na umysł. Cały czas jeszcze wszystko się z dwójką myli. Dobra, tutaj wystraszyliśmy go. No to jest jednak dowódca, który się porusza. Więc tutaj sukup nie funkcjonuje tak dobrze już. No nie, nie mamy ochrony na umysł przecież. To nie jest Disciple plus 2. Tu możemy co najwyżej tylko podejść bliżej. Ale ja to zrobię. Tu jest jeszcze jakiś Nosferatu z rocznym władcą już dla urozmaicenia. No i smok zagłady tu zostaje też. Dobra, to ja tutaj jeszcze użyję jednego piekielnego psa. Zobaczmy, co się w ogóle stanie, bo tu może teraz nadlecieć trochę czarów. Spowoduje, że sukuba zginie. No i będę musiał uciekać. No, aby dowódca przeżył i miał jak to zrobić. Przejdź sobie, tak. Złodziej niech też się tutaj zbliży. Niech będzie w posterunku. Zostawiamy to tak. Szkielet. No to szkielet sobie pewnie tutaj zaraz zdemoluje wszystko. No może być jakaś kontra. Rzucają czary na jakieś istoty.
No jest sobie taki jeden szkielecik. Dobra, ja tu wrzucam kolejną iluzję, ale nie po to, żeby blokować, a po to, żeby odsłonić. Chciałbym sobie zlokalizować dokładnie miasto, które należy do nieumarłych. Jest tutaj. Czy ja jestem w stanie tam się przedostać? Mógłbym się tam już regenerować. Nie, nie da rady. Ty gdzieś w tamtą stronę poszedłeś. Mógłbym spróbować się tutaj przedrzeć. Sanctuera. Mogę ją opracować. To jest dobry czar i przydatny w tej części gry. Smok zagłady. No, gdyby nie on, to bym sobie tutaj nawet wszedł. Odważnie. Niby mam jeszcze różdżkę podróży. To nawet dzięki niej mógłbym się dostać bezpośrednio już do tego miasta. Chyba tak zrobię. W środku jest wiwerna, wiedźmiarz i dwóch wojowników. No trudno, najwyżej skończymy bez żywej sukuby, trudno. Ale będziemy mieli od razu miasto piątego poziomu. Może jakimś cudem ta sukuba przeżyje. Musi być po prostu nietrafiona. Ale to małe szanse. Tu jeszcze możemy mieć martwego dowódcę. Szczęście bardzo duże, że to się w ogóle udało jeszcze z żywym dowódcą. Diaslor, inkub. Nieumarłe hordy podbiły południowe tereny. Zniszczenie ich będzie dla mnie rozkoszą. No i trochę tutaj też północnych terenów podbiły. 2137 przypadek. Nie sądzę. Dobra, ciebie na pewno do pełna. Tutaj coś zostawimy. Weźmiemy sobie kultystę. Może zdobędzie trochę doświadczenia, jeżeli się okaże, że coś nam rzucą. Jakiś koszmar albo coś w tym stylu. Zobaczymy, co to będzie. No teraz trzeba będzie się tutaj uporać z dowódcami. Szkielet tylko. Tylko w dziwnym miejscu przyzwany. Myślałem, że będzie zdejmował iluzję. Ale nic z tych rzeczy. Oprzedł w ogóle dookoła tą iluzję teraz przeciwnik. Ale fajnie, bo będę mógł jeszcze nią się przejść. Dalej. Całkiem fajny kawałek się udało odsłonić mapy. Tutaj w ogóle jest nieprzejęte miasto. Okej, okay, hordy teraz widzę, że chcą podbijać moje ziemie. To jest pierwszopoziomowiec. Ale tak czy siak będzie walczył z nami. No, Menta Potens będzie dobry, bo Mroczny Władca również dostanie obrażenia. Oto są jednak obrażenia umysłowe. Rzadkie źródło wśród czarów. Dobra, sukubo. Nie mam tutaj zbyt wiele czasu na jakieś przesiadywanie w mieście. Czy ja mogę do ciebie tak się doczłapać? No mogę. Jeżeli użyję tylko różdżki, to jest tak najbardziej możliwe. Trochę szkoda znowu stracić manę. Może się zajmę tym po prostu po kolei, ale już rzuciłem czar. Dobra, pójdziemy tam po prostu. Laska podróży. Możemy zawsze przykombinować jeszcze trochę. Iluzja, może coś tutaj się uda zrobić. Okej. Okay. 60. No to się ciebie pozbywamy. Kiepsko.
ciebie w razie czego wystraszę. No tutaj się skończy żywot mojego dowódcy. Jest Moloch. Wygląda trochę jak ten Snorlax, ten Pokémon cały. Nie mamy się czym wskrzesić. No teraz kiepska sytuacja jest. A trzeba jakoś wrócić. Oho, mamy na dokładkę jeszcze koszmar. Będziemy szybsi? Dobra. W razie gdyby nie trafił Gargules, no to drugi atak się tu nie odbędzie. No, walczy z nami, smoczek. Jeszcze go solidnie tu osłabiłem. No, tutaj tak spodziewałem się tego ataku. Oni sobie tutaj poradzą. No, stał się sam smok tylko. Ale tak czy siak miasto jest przejęte, więc to tylko zatoczyłem sobie kółko. No nic, trzeba będzie wracać. Tobie też nie będzie o to łatwo. Chwilę się tu jeszcze pomęczymy. No, każdy wraca w swoją stronę. To jeszcze oni dokładają mi tutaj problemów. No nic, trzeba to przyjąć na klatę. Poczekamy. Zregenerujemy się i pójdziemy dalej. Tutaj trzeba trochę z tym botem jednak powalczyć. Nie jest tak znowuż prosto, że wbijamy się i praktycznie z marszu podbijamy wszystko. Dobra, on się tutaj powskrzesza oczywiście. Co tutaj do nas idzie? No to już trochę lepsza armia, ale myślę, że będzie i tak łatwo, jak się to otruje oczywiście. Tu jeszcze co nieco odsłonimy. Tam coś jest, jakiś duszek czy coś takiego. A nie, to jest jakiś orangrzyb kolejny. Zdaje się, że to jest jednostka, która akurat się po mapie nie porusza, z tego co pamiętam. Dobra, wy tutaj na razie musicie uzdrawiać się i mam nadzieję, że żaden koszmar tutaj nie podejdzie. No, jeżeli już, no to tutaj. Nie ma problemu. Rózgowiczki się tutaj zaczynają zbierać powoli. Ciebie jeszcze uzdrowię i trochę gargulca. Widzę, że ten dowódca, no cóż, nie ma innej opcji. Musi iść tędy. Przyblokowałem ogarem. O dziwo, nawet to zdaje egzamin. Sądziłem, że będą chcieli to zdejmować. No, co akurat robią? Dobry zwój, psalm przyspieszenia. Przy jakimś podboju miast Imperium to się może przydać. Jeszcze ten smok zagłady.
Ale nie damy rady tutaj podejść, tak? Trzeba będzie się zmierzyć z Rózgowiczką. Przestawimy teraz miejscami, żeby dostał już moloch obrażenia. Się trochę rozdzieli. No w porządku. No przy takim trybie jest nawet trochę lepiej, bo więcej doświadczenia przychodzi dla dowódcy. Kiedy nie ma sukuby. No idzie ta Lisza Królowa. A my w ogóle nie zwracamy na nią uwagi, idziemy przejąć złoto. Bo w pobliżu i tak nie mają żadnych Rózgowiczek, więc może przez chwilę będzie w naszym posiadaniu. Dobra, jeszcze zawalczę tutaj. Wrócę się po sukuba. Jeszcze 400 punktów doświadczenia. Będzie już poziom 6. Nie udało się tu podejść do miasta, szkoda. Nie skorzystamy z regeneracji. Ciekawe, co ty będziesz kombinować. Dobra, w razie czego będziesz musiała naokoło iść do naszej Rózgowiczki. Ale tak czy siak to pewnie uczyni już ten Nosferat. Okej, zdejmujesz pewnie iluzję. Niech ta jeszcze królowa się do nas zbliży. Będzie łatwiej ją złapać. No nie, jednak... Jednak woli taki sposób walczyć. Dobra. Dobra, sukub już się w miarę zregenerował. Poczekamy jeszcze jedną turę. Aby już praktycznie do końca zregenerować siły. No i pójdziemy dalej na hordy. Ale jeszcze zanim oddam turę botowi, to zrobię chociaż jednego złodzieja. Może to trochę chociaż zachęci królową Liszy. No, Imperium ma nawet czary nieumarłych. Czy one przyszły na zasadzie handlu? Czy może gdzieś sobie wieży kupili? Jedna wieża magiczna jest na ich terenach. To może być to, że sobie tam już ją rozkupują powoli. Jakie szanse na trutkę? 60%. No spróbujemy. Jeszcze raz. Nie udało się. Dobrze. Menta Potens tutaj powinno zrobić dobrą robotę. Rzucać to jeszcze raz. Mroczni władcy i tak zaatakują. Nie, dobra. Nie będę tego rzucał. Po prostu się tylko inaczej ustawię, żeby się obrażenia od mrocznych władców rozdzieliły. Miejmy nadzieję, że się dobrze ustawię. Okej, ciebie zdejmujemy na starcie. Z środkowego się pozbywamy. Macie tą samą inicjatywę, więc mogę jeszcze raz może zaatakować. Ty i tak zaatakujesz, więc w smoka uderzam i tuż bohater wykończy. Dobra. Udało się. Zwój przyspieszenia. Dobra sprawa. Leczymy się i dajemy sobie to przyspieszenie. Od razu pozbędziemy się ciebie. Z kolejnym roczny władca. Damy radę z tym.
Nie, te obszarówki jego to akurat nie są groźne. Tylko jeszcze trzeba trafiać. No, wszyscy całe szczęście przeżyli, ale mogłem też być szybszym molochem. Tak się nie stało i dostałem kolejne obrażenia. Ale stówka przyszła, punktów doświadczenia, fajnie. Jesteśmy coraz bliżej celu. No, jeżeli teraz mi rzuci 60 punktów obrażeń, to znowu będę uziemniony. Do tego miasta niby się można by dostać niewielkim kosztem, ale nie będę ryzykował. Zrzucę sobie tutaj niewidzialność w razie czego, żeby nie dostać niczego, żadnych czarów. Po prostu się wrócę. Powoli będziemy przedostawać się na tereny nieumarłych. Oczywiście kusi, żeby tam już pójść, ale jednak te obszarówki tu zrobią swoje. Na spokojnie odczekamy to. Zdobywamy niewielką ilość many życia, więc też niech ona trochę się podładuje i możliwe, że użyję przyspieszenia, żeby też się jak najszybciej przetransportować do miasta. Poczekamy chwilę. Imperium jakąś tam aktywność, widzę, podejmuje. Hordy na razie nic. Jeszcze jedną turę przeskipuję. Można się jeszcze wrócić do tych ruin, których tutaj nie splądrowałem. Tylko zamienimy miejscami nasze jednostki. No i zbierzemy ten łup, który jest w środku. No przeżyłby to bohater. No jednak pancerz, no ale było groźnie. W końcu paraliż. No, tego się nie dostąpi, walcząc z botem. No, 300 sztuk złota, fajnie. I to elfickiej wiedzy. To sobie jeszcze przyatakuję. Tak się zaraz wrócimy, po to, aby się zregenerować. Czym nas zaszczycisz, bocie? Mroczni władcy kolejni. Tutaj tak samo. Może ja jednak tam wyślę zwiad. Bo mimo wszystko wy tutaj na mgle wojny działacie. Wiedźmiarz. No za chwilę jeszcze dostaniemy się do stolicy. Jeszcze jeden pies. Tak, tu mamy sklep z miksturami. Alchemik właśnie. U alchemika zawsze mikstury są. Dobra, tu jeszcze jest jeden wiedźmiarz. Możliwe, że nawet jeżeli będą wychodzić ze stolicy niby z tymi pierwszopoziomowcami, od razu staną się drugopoziomowcami. Nawet nie potrzebują do tego mgły wojny. O dziwo, wychodzą sobie z tego miasta najpewniej. Ze stolicy dopiero wypuszczają jednostki, znaczy dowódców, kiedy stracą wszystkie miasta. Tu sobie jeszcze przeczekamy w mieście. No, koszmar nocny do likwidacji ogara. I tak fajnie, że bot działa w taki sposób. Zawsze lepiej niż Disciples 2. No, fakt faktem, że tutaj to pod stolicą jest zupełnie niepotrzebne. To jest tylko manotrawstwo many, ale bot tej many i tak ma od groma. Nawet się nie musi przejmować nią jakoś szczególnie. Aż mnie kusi, żeby pójść i zebrać te łupy, które są. A za chwilkę będziemy mieli tutaj przyjaciół nieumarłych, ale możemy rzucić jedną iluzję. Może akurat się nie połaszą. Jak się okazuje, to nawet czasami jej nie puszczają na naszych dowódców. Będzie to jakoś niedługo awans.
No jeszcze jedna walka. Dobrze byłoby nie zginąć w niej. Złodzieje padają jak muchy. Ciekawe, co oni tam próbują robić. Może z krakenem jakimś walczyć, coś takiego, bo tam jest sporo takich morskich istot. Albo przynajmniej kilka, no już nie jest sporo. Dobra, iluzji nie ma. Idą w naszą stronę. No to by już się przydało wracać. Tak nie dam rady do tego miasta się wrócić, więc po prostu już zbiorę, co tutaj jest. I zawalczę z tobą. Ciebie sparaliżuję już dla bezpieczeństwa. Super, jest awans. Szósty poziom. I pytanie, co wziąć? Pancerz byłby tutaj wskazany. Mana runiczna. Jakbym ja chciał ją mieć, ale niestety mana runiczna jedyna na tej mapie, zdaje się, jest gdzieś nieopodal stolicy Imperium, a do niej dopiero dostaniemy się pod koniec misji. Także sobie tutaj nie poużywamy pancerza. Łańcuch błyskawic. To chyba na krakena wszystko rzucają. Okej, okay. Nie doczłapałeś się do mojego miasta. Super. Wiedza o artefaktach to na koniec. Żywotność. Mogę jeszcze szybkość wziąć. Żywotność, szybkość. Nie ma tutaj pancerza. To by musiała być szybkość, żywotność i artefakty na końcu. To biorę szybkość. Okej, wracamy się do miasta. Może sobie z tego miejsca rzucać nawet jakąś pomoc, ale nie będziesz musiał tego robić. Osłabimy cię trochę, jeszcze uda się tą walkę stoczyć. Podaj tutaj tak, żeby nie przeszkodzić swemu koledze w ataku. No, pierwszopoziomowiec, to można tutaj zatruwać. Z różnym skutkiem, ale można. Dobra, jeszcze jeden, bo i tak będzie nam potrzebny na przyszłość. No i próbujemy dalej. No, przy tak dużych szansach też się zdarza niepowodzenie akcji. Ciebie w pierwszej kolejności chciałbym się pozbyć, ale mamy jeszcze przecież inicjatywę na bohaterze. Nie przeszkodziło to oczywiście temu, żeby cios wyprowadził mocny władca. Ochrony jednak robią swoje. Dobra, przeczekamy. I uzdrowimy się w następnej turze. Panie Nosferatu, proszę też iść tutaj. A złoto, co przejąłem, jednak dalej jest moje. Też fajnie. Tu jeszcze zostaje ten jeden czcigodny wojownik. Okej, bot podchodzi do nas. No to my się już bierzemy do roboty. No, już powoli będziemy się przedostawać na tereny nieumarłych. Smoka. Spróbuję się pozbyć. Może jeszcze się uda akurat, żeby nie zaatakował, ale fatalnie zaatakował dowódca. No, nie trafił. Możliwe, że nikogo nie trafił, bo
O, zdejmowanie ochrony zawsze występuje, kiedy się wyprowadzi cios. Ej, masz, kolego, szczęście, że masz tą inicjatywę, no. To był dobry wybór, żeby ją wziąć. Jednak atak jest najlepszą obroną tutaj. Mam jeszcze kilka przedmiotów, ale nie chcę tego sprzedawać. Raz, że już tak bardzo tego złota nie potrzebuję. Tak raptownie. Tak głównie będzie wydawane ono na uzdrawianie. Żeby się na tego trolla rzucić. Tu jest lekko osłabiony przez koszmara, ale nie trzeba się z tym tak też śpieszyć, ponieważ i tak regeneracja tutaj nie zadziała. Troll pewnie był trafiony, tylko że on jako jedna z nielicznych jednostek posiada regenerację. On się po prostu uzdrowił. Dobra, tu się jeszcze doczłapiemy. No, Wiedźmiarz, Templariusz, proszę bardzo. Sami z siebie te poziomy zyskują. Pytanie, czy brać sobie niewidzialność? Wezmę w razie czego. Oni tu zawsze mogą przyjść i jakimiś czarami nas poczęstować. O! Łańcuch błyskawic, widziałem to. Błyskawica. Chyba się jednak w końcu dobiorą do tego krakena. No brawo. Wreszcie wam się to udało. To ja też was odwiedzę. Ja bym chciał się dowiedzieć, drogie Imperium, czy wy przypadkiem jakoś nie ogłosiliście zbyt mocno sklepu magicznego, który jest tu nieopodal? O właśnie. Nawet zwykłym ogarem tam wejdę. Zobaczmy, czy coś jeszcze w ogóle, jakieś ochłapy zostały. Czy kompletnie spustoszony sklep jest. O, zostały fajne czary. Sam hartu to ja kupuję bez zastanowienia. No reszta to są czary, których i tak nie użyjemy, dopóki nie zdobędziemy many runicznej, która, jak mówiłem, jest pod sam koniec mapy, ale psalm hartu się przyda oczywiście na tą ostateczną walkę też. Miasto nieumarłych. A możemy wbijać tam. No, niewidzialność oczywiście zejdzie. Jakoś tego wiedźmiarza. Paraliż w ciebie. W razie było, chociaż Wiwerna byłaby chyba lepszym wyborem, ale to się zaraz regenerujemy. Później uzdrowie ze świątyni. Pójdziemy na Meduzę. Tu jeszcze gniazdo gryfa można byłoby zbadać. Zrobimy sobie złodzieja. Niech podejdzie, zbada i jeszcze może, jeżeli będzie w stanie, tutaj potruje trochę. A ty mu tam pójdziesz pomóc. No zapewne się to przyda. Dobra, żywa zbroja. W tym tradycyjnym działaniu. Zdejmowanie iluzji. Dobra. Mamy psalm hartu. To już jest dobrze. Imperium nam tego nie wykupi już na pewno. Okej, okay, no to teraz wy. Próbujcie tutaj działać. Ależ ty podszedł. Mógłbyś bezpośrednio się dalej dostać. 50% szans. No wiadomo, na takiej istocie nie będzie wiele szans. Spróbujemy coś zrobić, no. Jak się nie uda złodziejom, to trudno. To już jest opcjonalne tylko. Jedna trucizna to też nie jest źle. Duże obrażenia. Szybkość, siła lodowa, tarcza też fajnie, ale no nie użyje się tego. Zastanawiam się, czy to było umyślne działanie, że twórcy dali manę runiczną na sam koniec, a czary właśnie wymagające many runicznej tutaj. Coś mi się wydaje, że to mogła być tutaj jakaś mana runiczna, jedna chociaż. Jedna mana życia jest i jaką robotę tutaj robi.
Możemy przynajmniej używać tych czarów za tą manę. 120. No przeżyjemy ten jeden cios anioła. Obrażenia nasze są... 90. Powinno się tutaj udać. Mam jeszcze paraliż, w razie czego. 120. Dobra, atakujcie tutaj razem. To tylko jeden cios wejdzie. No i tu możemy się dalej przedostawać, ale to już w następnym odcinku. Nie mam, naciskam tap i nie mam żadnego innego już dowódcy. Pan nieba, księżniczka elfów. Dużo obrażeń. Księżniczki się pozbędziemy w zasadzie. Jeden cios nam zada. Pan nieba będzie paraliżowany. No ale wcześniej to już możemy stracić dowódcę. Ale to będziemy rozkminiali w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.